Nie uwierzysz, co znalazłam. Zobacz. Mama za 2 godziny bierze ślub, a ty jeszcze w pracy? A poza tym, to jest jej laptop. Skąd znałaś hasło? Litości. Głupi by zgadł. Leon 123. Co jest? Czemu ty nie jesteś gotowa, no? Co się dzieje? Włamała się do laptopa naszej matki. Agata, no, włamała się do jej laptopa. Przecież jak się Baśka dowie, no to będzie awantura z tego, no. Jeszcze mi podziękuję. Mam dowody na to, że Leon to oszust i złodziej. Co ty w ogóle gadasz? Ty serio masz obsesję na jego punkcie? Do cholery! Jak on wejdzie w poniedziałek do zarządu, będzie już za późno. Nie uratujemy firmy. Spójrzcie. Pokazujesz nam w dzień ślubu naszej matki jakieś tabele i wyciągi? Po to kazałaś mi tu przyjechać? Z firmy od miesięcy były wyprowadzane pieniądze. Przypadkiem od momentu, jak matka zaczęła widywać się z Leonem. Nie, ja mam dość. Przestań bawić się w detektywa, to dziecinne. Tu jest wszystko, spójrzcie. W ostatnim miesiącu został zrobiony przelew na ogromną kwotę. No ale to jest jakiś błąd przecież. Nie mamy pieniędzy, żeby ludziom pensje wypłacać. Płatności za towar rozkładamy na raty. Ale Agata, ja cię proszę, pomyśl logicznie, skąd Leon miałby mieć kod dostępu. No zobacz, tutaj są potrzebne hasła. Niestety matka jest aż tak naiwna, że zostawia wszystko na wierzchu. Pewnie jak zwykle czegoś nie rozumiesz i robisz zadymy. Ja wychodzę. Agata... Ja cię proszę, nie popadaj w paranoję, co? Posłuchaj mnie, tak na serio. Nikt nie okrada firmy. Dzwonię po policję. Wiesz co, nie. Ja mam tego dosyć. Jadę na ślub. I matka będzie bardzo niezadowolona z tego, że nasyłasz na jej narzeczonego policję. I wiesz, co ci powiem? To będzie tylko i wyłącznie twoja wina! Tylko twoja!